Przypominamy, że realizacja przebudowy ulic Armii Krajowej i Wesołej jest dwuetapowa. Zakończono już realizację pierwszego etapu. Zmieniły się nam trochę terminy wykonań niektórych przedsięwzięć bardzo dużych na terenie Strzegomia. Zacznę od remontu Armii Krajowej i ulicy Wesołej. W związku z tym, że dostaliśmy pieniądze w ostatnim terminie, kiedy były podziały środków, bo to była inwestycja z rezerwy. Bardzo duża kwota, ponad 4 700 000. Wspólnie z zarządem województwa dolnośląskiego ustaliliśmy, że bezpiecznym terminem będzie koniec kwietnia 2015. W ramach drugiego etapu realizowana jest dalsza przebudowa owych ulic. Niestety podczas przebudowy wystąpiły kolizje z siecią gazową niskiego i średniego ciśnienia, z niweletą budowanej drogi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uznał te problemy za poważne i przedłużył termin przebudowy ulic do kwietnia przyszłego roku. Nie oznacza to jednak, że prace nie mogą zostać wykonane szybciej. W tej chwili dzięki sprzyjającej bardzo pogodzie prace postępują bardzo szybko. Włączone już jest oświetlenie na Armii Krajowej, na Wesołej i sprzyja to wszystko właśnie działaniom szybkim. Bardzo dobry wykonawca drog ziem nasz tutaj strzegomski, ale termin wyznaczyliśmy taki bezpieczny, bo gdyby przyszła ostra zima, no to niestety prace zostaną przerwane.